Trudna sytuacja kierowcy zawodowego, któremu sąd zabrał tylko prawko amatorskie. Czasami jest taka możliwość. Pozwolił jeździć zawodowo, no ale za to nie przeszedł badań lekarskich w WOMP-ie, czyli chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. Była iskierka nadziei, lecz wszystko legło w gruzach. Zapytanie mojego widza. Mój ojciec jest kierowcą tira i stracił prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Był tak zwany wczorajszy. Po wydaniu wyroku przez sąd zabrano mu prawo jazdy tylko na kategorię B i tylko na rok. Chcąc powrócić do pracy, jak najszybciej zapisał się na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Od czasu zapisania i oczekiwania na badania około 2 tygodnie nic nie pił, trzymał dietę, aby mieć wyniki ok, uregulował w miarę ciśnienie, choć nigdy nie miał z nim problemu. WOMP badania zrobił pod koniec grudnia, a następnego dnia zadzwoniono do niego, aby przyjechał ponownie na dodatkowe badanie psychologiczne. Nie wiem dokładnie, jak się ono nazywało. Udało mu się zrobić to badanie z psychologiem w drugiej połowie stycznia, a wyniki przyszły na koniec miesiąca. I niestety orzeczenie negatywne z nakazem pójścia na terapię uzależnień. Chciał zrobić wgląd do uzyskanych wyników, co zrobił źle, lecz WOMP nie chciał pokazać. Natomiast badania i ocenę wystawiała pani lekarz, która według ojca jest niekompetentna, stresowała go itd. itd. Nawet w internecie można przeczytać wiele negatywnych opinii na jej temat. W związku z tym zwracam się do pana z wielką prośbą o odpowiedź. Czy ojciec ma prawo do odebrania wyników WOMP, które uzyskał? Oraz czy jest możliwość przeniesienia się do innego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy? Ponieważ ojciec, i przypuszczam, że słusznie, domyśla się, uważa, że i tak wynik orzeczenia tejże pani lekarz będzie negatywny. Z góry dziękuję za odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i odpowiadając na to pytanie, tak uczciwie, sprawa na tym etapie jest dla mnie beznadziejna. Odwołanie do instytutu raczej nie zmieni rezultatu. Kolejne badanie w tym czy w innym WOMP-ie pewnie będzie takie samo, ten sam wynik. I co bym zrobił? No, czy mi się to podoba, czy nie, dostosowałbym się do zaleceń tej lekarki, do zaleceń WOMP-u, przeszedł tą roczną terapię, wziął jakieś zaświadczenie o przebytej terapii. Zapamiętaj jeszcze raz, zażądałbym jakiegoś zaświadczenia o przebytej tej terapii, no i za rok podjął decyzję, gdzie się badać. Trudno powiedzieć, czy ten WOMP dobry, czy zły, jak to mówią, są ludzie i ludziska, są WOMP-y, no, chciałoby się powiedzieć i WOMP-iska, prawda? Sam nie czuję, kiedy rymuję. Znam kilka osób, które przyjechały do WOMP Wrocław, bardzo sobie to chwalą, no znam też takich, co oblali. Tym niemniej, chcesz czy nie chcesz, wynik takiego badania to zawsze loteria. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Wybranie innego WOMP-u nie jest problemem. WOMP wybierasz ze względu na miejsce zamieszkania, prawda? Czyli nie zameldowania, zamieszkania. I przypuszczam, że jakikolwiek inny WOMP z chęcią przyjmie twoje pieniądze, abyś się u niego, abyś się w nim powtórnie przebadał. Jaki będzie wynik? Życzę ci naprawdę z serca wszystkiego najlepszego.